Andrzej Wiatrowski, jestem radnym tutaj z Giebartowa. Przysłuchującym się tej rozmowie odnoszę wrażenie, że właściwie gminie to jest na rękę, że ten sport trwa się właściwie. Więcej chyba już, panie Andrzeju. Bo tak naprawdę powiedziawszy, gdybyśmy mieli sprawniejszą usługę prawną, to ten spór powinien być załatwiony w ciągu jednego roku. Natomiast ja odnoszę takie wrażenie, bo tak. Tak, z pałacem są roszczenia, łąka są roszczenia, ośrodek są roszczenia. Wszyscy radni poza radnym z Giebartowa, ale może tutaj sąsiednimi, zaprzyjaźnionymi, są zadowoleni, bo już nie będzie inwestowane w te tereny. No bo na niepewnym gruncie nie będzie inwestycji. Dlatego ja, jak zabierałem ten głos, wyraziłem swoją opinię nawet w prasie na ten temat, to co Tomek powiedział. Konsensus w postaci ugody i wtedy mamy odblokowane jakby też miejscowość w sensie inwestycyjnym i wtedy będziemy mogli zarabiać. No ja nie mówię, że tutaj no, inwestycje zaraz jakieś wielkie, ale przecież będziemy mieli tak. Właściciel zacznie wreszcie inwestować, jeżeli by odzyskał na przykład park z pałacem, a dla nas zostaje cały pas przybrzeżny, czyli plaża, cała ta działka tutaj, gdzie myślałem Państwo, czyli ten budynek socjalny, bo to jest też newralgiczny punkt, gdzie to musi zostać przy gminie, bo co z tymi ludźmi potem, jak to poszło w prywatne ręce z powrotem. Działka z ośrodkiem zdrowia. Te trzy nieruchomości plus baza betronów. Te cztery nieruchomości zostają przy gminie. Wiem, że najbardziej zależy spadkobiercom na pałacu i parku. I pewny jestem, że jeśli nie właściciele, to ktoś, jeżeli oni to zbędą, to ktoś, kto to nabędzie, to nie po to, żeby to zamknąć, tylko po to, żeby zainwestować parę milionów, bo tam trzeba parę milionów zainwestować, żeby przywrócić do normalnego użytkowania i żeby to było wizytówką. Przecież to nie będzie zamknięte na łódki, tylko to będzie przyciągało, kursy, konferencje, będzie przyciągało turystów, może trochę na wyższym poziomie jakby usług, ale przez to też Giebartów się będzie rozwijał, bo tam, gdzie jest tłum, tam po prostu jeszcze większy. I do agroturystyk będą przyjeżdżać, do małych pensjonacików, do może i restauracje się jakieś tutaj czy inne usługi wtedy się zaczną tworzyć. A my jako gmina wtedy będziemy bez wymówek już wtedy mogli inwestować w tereny, które będą do nas należały, czyli ten pas przybrzeżny, czyli plaża. Przecież projekt jeszcze za świętej pamięci wójta Szczepankiewicza leży gotowy. Inwestycja na 3 miliony. Dokumentacja jest zrobiona. Ale już wiadomo, nie można było tego inwestować. My musimy zrobić to, co Tomek powiedział i tu myślę, że jest duże grono mieszkańców, którzy też tak myślą. Ja wiem, że to może będzie niewygodne dla mieszkańców czy radnych z pozostałych regionów, ale słuchajcie, jeżeli my się mienimy gminą turystyczną, to nie może to być tylko w sferze frazesu, że my jesteśmy turystyczni, ładne podwarza, świeże powiecie tego, tylko my faktycznie, bo z tego to będą pieniądze, no będą, prędzej czy później będą pieniądze, klimatyczne bierzemy. Wszystkie pensjonaty, wszystkie agroturystyczne biorą klimatyczne. I tu faktycznie ja się nie dziwię, że ludzie mówią, no kurczę, bierzecie to klimatyczne, złoty 90, a może tam nawet jest złoty 20 w niektórych miejscach, ale za co? Za co? Dlatego my musimy coś zrobić, żeby rzeczywiście tylko nie było to w sferze jakby deklaracji, że jesteśmy gminą turystyczną, tylko no, coś namacalnie. Ja wiem, że to jest trudno przeforsować, ja się odzywam na temat Giebartowa, na każdych komisjach czy sesjach jest to do sprawdzenia w protokołach. Co po niektórzy sołtysi czy radni, bo tylko wszystko w Giebartowie. Takie komentarze. Na ostatniej sesji. Trudno. No, każdy jest przedstawicielem ze swojego regionu, ze swojego tego, ma prawo swoje wnioski zgłaszać. Rada potem to i tak przeselekcjonuje, co jest najważniejsze. Jak jestem przy głosie, to proszę, już nie będziemy dyskutować na temat Ulicy Nadziei. Myślę, że to się zakończy jakoś